jak rozkręcić kamerę Mio, akurat w tym przypadku model 338. Jak sądzę, dotyczy to wszystkich urządzeń tego typu kamerek. Ja już przygotowałem sobie tą kamerę, już ona jest rozkręcona. Dłuższy czas zastanawiałem się, jak to zrobić. No i można powiedzieć, mój bardzo dobry przyjaciel pomógł mi, można powiedzieć, dobrać się do niej. Urządzenie jest praktycznie całe zamknięte, z żadnej strony. No tutaj teraz widzimy, są przerwy, ponieważ już jest rozkręcone to urządzenie. Nie widać żadnych, że tak powiem, elementów, które scalają to urządzenie. W serwisie, dzwoniąc do serwisu na południe Polski, okazuje się, że raczej panowie, że tak powiem, trzymają ten sekret, ponieważ no wiadomo, wymiana w takim urządzeniu baterii, a akurat tą wymianę baterii będę tutaj wykonywał, kosztuje w okolicach 100 zł, także że tak powiem, na pewno jest to ich sekret. Próbowałem swego czasu podważyć tutaj te boczne, że tak powiem, ramki, które scalają całe urządzenie. Nie udało mi się to. Mój przyjaciel podpowiedział mi, że tutaj mamy taką dziurkę. Akurat ta dziurka, za tą dziurką kryje się z drugiej strony mikrofon, także należy tutaj uważać, żeby z niej korzystać. Natomiast dość dobrze w tym miejscu jest to urządzenie spasowane. Żeby dobrać się do środka, ja akurat delikatnie tutaj podważyłem, może, że tak powiem, już to w innym przypadku, gdy to jest to dobrze sklejone. O, należy delikatnie to podwadzić, najlepiej wykorzystując takie urządzenia jak na przykład taki, że tak powiem, o. No u mnie tutaj akurat to bardzo szybko odeszło, ponieważ już to urządzenie jest rozklejone, rozebrane. Należy delikatnie albo takim plastikiem to zrobić, lub też na przykład, o właśnie, jakąś taką kartą. Ja też tutaj tą kartę na początku wkładałem, podważyłem całość i dobrałem się do środka. To znaczy może jeszcze w tym momencie nie do środka, ponieważ zdejmując tą ramkę Mio, okazuje się, że dostajemy się do raz, dwa, trzy, cztery, czterech śrubek. Ta jedna ze śrubek tu była zaplombowana, zaklejonym takim właśnie elementem, jak tutaj widać. Cztery śrubki odkręcamy i wtedy okazuje się, że dobieramy się do środka urządzenia. Czyli każde urządzenie Mio, może nie każde urządzenie, ale każda kamerka tego typu, z której w żaden sposób nie widać tutaj żadnych elementów, poprzez które możemy się dostać do środka, najpierw musimy zdjąć tą przednią ramkę, delikatnie oczywiście, żeby jej nie złamać, i odkręcić cztery śrubki. Potem, gdy delikatnie odsuniemy tutaj ten wyświetlacz, ja już tutaj oczywiście przygotowałem się, w tym miejscu, no dokładnie, może posłużę się tutaj tym, w tym miejscu była jedna śrubka i jeszcze tutaj była druga śrubka. Delikatnie wykręcamy te śrubki, ze względu na to, że to urządzenie jest tu zamocowane, w tych miejscach, właściwie usytuowane, i tutaj ma takie prowadzenie, które jest prowadzeniem jednocześnie od śrubek. Należy delikatnie raz z jednej, raz z drugiej strony przełożyć, uważając też akurat na ten przycisk. Mi tutaj ten przycisk wypadł, ja go już odłożyłem. I w tym momencie powoli dostajemy się do... Delikatnie, o, tutaj akurat już to już jest rozebrane. Dostajemy się do urządzenia w takiej części. Ten głośniczek jeszcze, bo to jest głośniczek, on był wlepiony tutaj w to miejsce. O, tutaj był wlepiony, więc delikatnie musiałem go wyciągnąć, nie odpinać. No, może ktoś, że tak powiem, ewentualnie próbować sobie odpiąć. I z tego miejsca tutaj mam nadzieję, że będzie widać, wypiąłem baterię, która była podłączona. Bateria jest przyklejona.
Bateria jest przyklejona, też ją delikatnie odkleiłem. Jak widać, jest to niewielka bateria, bo może uda mi się tutaj znaleźć linijkę, ale akurat tutaj nie mam linijki, więc no dobrze, to będzie, dajmy na to wielkość tak jakby do porównania. O, to jest tej wielkości bateria, czyli taka coś jak, dajmy na to, karta SD. No oczywiście jak dwie karty SD, jeśli chodzi o grubość. Ta bateria, jaki ma symbol, myślę, że może się uda tutaj, może oddalę. O, może będzie widać. To jest symbol TPC. Zaraz zobaczymy, bo troszeczkę, że tak powiem, się świeci. Ona jest taka, proszę zobaczyć, ona jest taka dość miękka. W każdym razie jest to bateria. Ja tutaj sprawdzę, może mi się uda, że tak powiem, o, wyostrzyć, pięknie wyostrzyło się. Więc to jest to TPC 40233 i 9 na końcu, 3,7 V, 320 mAh, łamane na 1,184 watogodziny. Mam nadzieję, że dobrze symbol odczytałem. I na dole 6162, kreska 6172, Made in China. No myślę, że najważniejszym parametrem jest to, że to jest 3,7 V. 320 mAh to jest oryginał, który jest wsadzony do tego typu, myślę, że urządzeń. Myślę, że do większości tego typu urządzeń MIO jest to bateria. Natomiast jeżeli wymiarowo uda nam się dobrać jakąś baterię, a nie ukrywam, że będę tutaj planował ją w jakiś sposób dobrać, bo oczywiście są tutaj takie, że tak powiem, elementy wewnątrz, które mnie w jakiś sposób tutaj zaskakują, ale mam nadzieję, że to nie są elementy, które są w jakiś sposób, że tak powiem, kluczowe. Nie są to jakieś, że tak powiem, nie wiem, jakieś dodatkowe czujniki i tak dalej, ale myślę, że nie sądzę, że to jest. Jeżeli tu jest na tym kablu plus i minus tylko i wyłącznie na tym kablu, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zakupić podobną wielkością baterię, która w tym miejscu tutaj, w tym miejscu, o, teraz się troszeczkę odbija, w tym miejscu zmieści się, ją włożyć, wykorzystując ten właśnie, że tak powiem, kabelek, plus minus podpiąć, dopasować ją i wpiąć. Myślę, że nie będzie różnicy żadnej, jeśli chodzi o ładowanie, będzie się dłużej ładowała, dłużej myślę, że będzie trzymała. Także dla tych wszystkich, którzy, bo nie znalazłem, nie ukrywam, że szukałem po całym internecie, nie znalazłem żadnego filmu obrazującego, jak rozkręcić tego typu urządzenie, właśnie urządzenie, kamerkę taką MIO. No to już widać tutaj, myślę, że na tym moim filmie, który wielu z Was, którzy, że tak powiem, będą chcieli stówę zaoszczędzić, bo zgoda oczywiście, że tak powiem, że nie ukrywam, że serwis jest serwisem, jak najbardziej, oni to profesjonalnie zrobią, natomiast jeżeli ktoś ma w jakiś sposób smykałkę, to warto, żeby, że tak powiem, o tym wiedział. Czyli miękka karta, taka, którą przede wszystkim zdejmiemy ten element, on jest przyklejony, wklejony na taki dość, że tak powiem, klej, o, taki, który się tam gdzieś tam do paluchów klei. Zdejmujemy to, dostajemy się, że tak powiem, do tych, raz, dwa, trzy, cztery, do tych czterech śrubek i odkręcamy, zdejmujemy ten panel, potem następnie tu są kolejne dwie śrubki, odkręcamy je delikatnie prawo, lewo, ponieważ tu jest wejście, że tak powiem, o, przepraszam, to jest głośnik, tu jest wejście USB, a z tej strony jest włącz, wyłącz, no i tu jest jeszcze, że tak powiem, wejście bodajże do słuchawek. Delikatnie wyjmujemy tą całą płytkę. Proszę zobaczyć, że wszyscy, którzy oglądają, że ten element jest na stałe połączony, ta kamera właściwie jest na stałe połączona z tą płytką, także żeby ją też w jakiś sposób tutaj wysunąć, to trzeba, że tak powiem, no nie ciągnąć ani pod kątem, bo możemy, że tak powiem, uszkodzić to w każdym razie. Tak wygląda rozebrana kamera MIO. Mam nadzieję, że wszystkie tego typu kamery są, że tak powiem,
zbudowane. Te oczywiście no, firmy Mio i można je będzie w jakiś sposób, że tak powiem, czy modele 500. W każdym razie, jeżeli widzicie, że nie ma żadnych tutaj śrubek z zewnątrz ani dojścia, to na pewno te śrubki kryją się pod tą delikatną, że tak powiem, szybką. Ona jest oczywiście plastikowa i ważne, żeby taką kartą plastikową ją delikatnie, że tak powiem, z wszystkich stron objechać i dostać się. No wiadomo, zakup takiej baterii, myślę, że to jest kilka złotych, wymiana, może się na pewno uda, że tak powiem, o wyższym parametrze miliamperogodzin, nie wiem, jakąś 600, 500, 700, a może nawet 800 o tej wielkości, bo wiem, że kilka, że tak powiem, jakichś tam telefonów typu Nokia miało takie, że tak powiem, bardziej w twardszej obudowie baterie. Może się okaże, że będzie to, że tak powiem, fajna rzecz, która jeszcze, że tak powiem, posłuży, ponieważ tutaj akurat bateria uległa, że tak powiem, no, rozładowaniu się już kompletnemu i ona praktycznie nie reaguje, traci pamięć i tak dalej. No mam nadzieję, jeszcze właśnie mówię, tutaj skonsultuję z moim przyjacielem, czy te elementy tutaj, które są, o teraz zbliżę, czy te elementy właśnie nie będą w jakiś sposób jakimś takim, nie wiem, dodatkowymi elementami, które w jakiś sposób tutaj będą wpływały na, że tak powiem, jakieś podtrzymania i tak dalej. Ale myślę, że to wystarczy, także dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów, którzy ewentualnie będą się kiedyś zabierali za rozbieranie Mio. Pozdrawiam.